każdej chwili i w każdym czasie całym sercem pragnę Cię miłować. We wszystkich oddechach mego życia, oddychając, miłować Cię będę. We wszystkich uderzeniach mego serca wykrzyczę miłość i miłość. We wszystkich ruchach mego ciała obejmę tylko miłość. Tylko o miłości chcę mówić, tylko na miłość chcę patrzeć, tylko miłość chcę słuchać i o miłości nieustannie chcę rozmyślać. Tylko miłością chcę się spalać, tylko miłością być trawiona, tylko miłości smakować i tylko miłość zaspokajać. Jedynie miłością chcę żyć i z miłości umrzeć. W każdym momencie i w każdym czasie do miłości pragnę wezwać każdego. Sama z Jezusem i w Jezusie nieustannie będę żyła. W Jego sercu się zatopię i razem z Jezusem, Jego własnym sercem i Jego własną miłością miłować Go będę. Nie wiem jak, opowiada Luiza, ale znalazłam się w ogromie woli Bożej w ramionach Jezusa. On mówił jakby szeptem, a ja powtarzałam tuż za Nim. Przedstawię niektóre wątki o tym, co mówił, bo nie jestem w stanie opowiedzieć wszystkiego. Pamiętam, że w woli Jezusa widziałam wszystkie Jego myśli oraz całe dobro, które nam uczynił swoim umysłem. Widziałam, jak z Jego umysłu odtrzymywały życie wszystkie ludzkie umysły. Ale, o Boże, jakie nadużycia oni czynili, ile zniewagi. A ja powiedziałam: Jezu, pomnażam swoje myśli w Twojej woli, aby każdej Twojej myśli dać pocałunek myśli Bożej, dać adorację, uznanie Ciebie, zadośćuczynienie oraz miłość myśli Bożej, tak jakby sam Jezus tego dokonał. Czynię to w imieniu wszystkich i za wszystkie ludzkie myśli, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Zamierzam nadrobić nawet za umysły dusz straconych. Pragnę, aby chwała ze strony wszystkich stworzeń była całkowita i aby żadnego stworzenia nie zabrakło, gdy Ty je wezwiesz. A to, czego one nie czynią, ja to uczynię w Twojej woli, aby przynieść Ci boską i całkowitą chwałę. Wówczas Jezus patrzył na mnie i czekał, jak gdyby chciał zadośćuczynienia swoim oczom. Ja zaś powiedziałam: Jezu, tyle razy pomnażam się w Twoich spojrzeniach, ile razy Ty z miłością patrzyłeś na stworzenia. Pomnażam się w Twoich łzach, aby płakać z powodu wszystkich grzechów stworzeń, aby w imieniu wszystkich dać Ci spojrzenia boskiej miłości i boskie łzy oraz dać Ci całkowitą chwałę i zadośćuczynienie za wszystkie spojrzenia wszystkich stworzeń. Potem Jezus chciał, abym wszystkiemu, ustom, sercu, pragnieniom
i tak dalej. Dawała dalej zadośćuczynienie, pomnażając wszystko w Jego woli. Opisanie tego wszystkiego byłoby zbyt obszerne. Dlatego przejdę dalej. Fiat.